Dzień dobry Państwu. Biblioteki od wielu lat realizują działalność dokumentacyjną, głównie bibliograficzną, odnoszącą się do gromadzenia, rejestrowania i udostępniania informacji o osiągnięciach pracowników instytucji macierzystych. W prezentacji postaram się przybliżyć Państwu zagadnienia powyższe, tym bardziej, że w kontekście rozwijającej się polskiej bibliografii naukowej i powstania bazy PolIndex coraz częściej pojawiają się pytania dotyczące przyszłości bibliografii dorobku naukowego tworzonych przez biblioteki. Szereg badań, bogata literatura omawiają zarówno społeczeństwo wiedzy, jak i bibliografię dorobku naukowego i szczegółowe definicje może pominę w tym momencie, będą mogli Państwo zapoznać się z nimi w referacie. Celem, jaki stawiają sobie twórcy bibliografii, jest dostarczenie wartościowej, to znaczy wiarygodnej, aktualnej i kompletnej informacji na temat publikacji dorobku naukowego pracowników uczelni macierzystych w sposób uporządkowany. Obecnie funkcje przypisywane bibliografiom to rejestracyjna, archiwizująca, informacyjna, statystyczna, parametryczna oraz promocyjna, przy czym często podkreśla się ich rolę we wspieraniu działalności naukowo-dydaktycznej uczelni i w komunikacji naukowej. Uzupełniają też bieżącą bibliografię narodową i bibliografię dziedzinową. Po II wojnie światowej wyraźnie wzrosła liczba instytucjonalnych bibliografii zespołów osobowych, które według Artura Znajomskiego zaczęły intensywniej rozwijać się na przełomie lat 50. i 60. XX wieku oraz na przełomie wieków XX i XXI. Na lata 50. ubiegłego wieku przypada również rozwój działalności bibliograficznej bibliotek akademickich, co potwierdziły badania m.in. Marii Garczyńskiej. Według niej na 53 ankiety otrzymane od osób opracowujących wykazy w 74% zajmowali się tym pracownicy bibliotek głównych, 32% zainicjowano przed 1960 rokiem. Początkowo były to spisy drukowane, często poprzedzone kartotekami. Obecnie powszechnie występują w postaci baz danych dostępnych online. Rozwój bibliografii w formie elektronicznej nastąpił na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. W 2005 roku Bajor i Adamczyk, badając polskie bibliografie zespołów osobowych w internecie, podały wykaz 68 bibliografii dorobku naukowego, spośród których 46 tworzyły biblioteki. W 2013 roku, analizując strony internetowe bibliotek dostępne za pośrednictwem serwisu eBib, można zaobserwować wzrost liczby omawianych bibliografii. Na 104 biblioteki wytypowane jako biblioteki szkół wyższych, 76 opracowuje spisy. Występują one bez względu na profil uczelni oraz wielkość i status tych szkół. Wyjątkami są tu uczelnie teologiczne i seminariów duchownych oraz artystyczne, spośród których tylko jedna ma bibliografię. Jest to bibliografia Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Powyżej zaprezentowane są przykłady bibliografii elektronicznych tworzonych przez biblioteki. Oprogramowanie stosowane przy ich tworzeniu jest różne. Obecnie najpowszechniej występuje system Expertus, poza tym wykorzystywany jest Aleph, Promax z interfejsem internetowym ProWeb, Mac, inne systemy komercyjne i bezpłatne oraz programy własne. Tworzone z ich użyciem bazy dorobku naukowego mają mniej lub bardziej rozbudowaną postać, występują w formie prostych spisów, baz powiązanych z katalogami, bibliotekami cyfrowymi, pełnymi tekstami. W większości przypadków są to odrębne bibliografie, chociaż mogą też pełnić rolę platform informacyjnych jak DONA lub wchodzić w skład repozytoriów czy ogólnouczelnianych zintegrowanych systemów informacyjnych zarządzania wiedzą. Wymienić tu można chociażby wcześniej omawianą bazę wiedzy Politechniki Warszawskiej. Początkowo bibliografie, wykazy drukowane udostępniane były lokalnie w bibliotekach. Obecnie w większości przypadków dostępne są bez ograniczeń poprzez internet ze stron domowych bibliotek. Zaznaczyć trzeba, że niektóre biblioteki zdecydowały się udostępniać je w wielu formach. Przez wiele lat biblioteki dopracowywały poszczególne etapy tworzenia spisów, co w zasadniczy sposób wpłynęło na jakość zawartych w nich informacji. Jednak o ile, jak sami twórcy podkreślają, udało im się skumulować i udostępnić dane wiarygodne, rzetelne i w dużej mierze aktualne, to najwięcej problemów mają z osiągnięciem ich kompletności. Wśród przyczyn takiej sytuacji wymienia się przede wszystkim trudności w gromadzeniu materiałów, niewystarczającą współpracę z pracownikami, brak lub nieprzestrzeganie aktów prawnych regulujących dokumentację oraz częstotliwość i ciągłość ukazywania się bibliografii.
Prace bibliograficzne regulowane są w wielu bibliotekach przez różne formy wewnętrznych zarządzeń, pism ogólnych, przepraszam, pism dyrektorów bibliotek czy osób zajmujących się prowadzeniem spisów. Jak wykazały badania, regulacje te w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie bibliografii, wymagają od pracowników uczelni między innymi dostarczenia w odpowiednim terminie list publikacji lub wykorzystania stworzonych na potrzeby spisów formularzy zgłoszeniowych. Ciekawym ich przykładem jest system zgłoszeń bibliografii dorobku pracowników Uniwersytetu Śląskiego. Poza tym oczywiście niektóre biblioteki, tak jak tutaj powiedziały moje przedmówczynie, zobowiązują, czy poprzez zarządzenie rektorów, do samodzielnego wprowadzania opisów do systemów. Opisy w bibliotecznych systemach bibliograficznych w większości przypadków sporządzane są z autopsji, podlegają korekcie, są oznaczone na przykład graficznie, jeśli powstały wyłącznie na podstawie informacji od autorów. Oczywiście podkreśla to ich wiarygodność i rzetelność. Duża część baz dorobku naukowego zachowuje ciągłość i aktualizowana jest na bieżąco. Zdarzają się jednak bibliografie niekontynuowane oraz takie, przy których prace były zawieszone w określonych latach. Nieliczne bibliografie rejestrujące osiągnięcia naukowe pracowników macierzystych uczelni są kompletne, jak na przykład baza Dona. Bibliografie rejestrują twórczość osób związanych z uczelnią oraz o różnym charakterze. Też nie będę szczegółowo omawiać tego, dlatego że Państwo na pewno się w tym orientują. Wiele bibliografii uwzględnia tylko typowe rodzaje publikacji. Pojawiają się też opisy innych materiałów. Zakres tematyczny tworzonych przez biblioteki spisów zgodny jest przede wszystkim z profilem instytucji macierzystej. Ponieważ bibliografie dorobku naukowego występują w większości polskich uczelni, wiedza, którą gromadzą i przekazują, dotyczy wielu dziedzin, zagadnień i specjalności. Generalnie wszystkie dostępne wykazy obejmują piśmiennictwo XX i XXI wieku. Starając się podnieść rangę oraz funkcjonalność bibliografii, często rekordy opatrzone są hasłami przedmiotowymi czy słowami kluczowymi, streszczeniami abstraktami, wartościami parametrycznymi, są zintegrowane z bazami własnymi. Niejednokrotnie z poziomu opisu bibliograficznego można przejść do pełnego tekstu. Biblioteki zaczynają również uzupełniać opisy publikacji o ich cytowanie lub tworzyć powiązane z bibliografiami bazy cytowań. Jeśli chodzi o wnioski, to wraz z cennym źródłem, jakim jest bibliografia, biblioteki wnoszą długoletnią tradycję sporządzania spisów, dopracowane założenia metodyczne oraz bogaty zbiór informacji, uporządkowanej, właściwie sklasyfikowanej, zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym, o dużym zasięgu chronologicznym, wielodziedzinowej, wiarygodnej i rzetelnej, dostępnej w sposób nieograniczony i wolny i pod wieloma postaciami stale aktualizowanej. Uwzględniając potrzeby użytkowników, tworzone przez biblioteki bibliografie są narzędziami wielozadaniowymi. Instytucjonalny charakter bibliografii powoduje, że zróżnicowana jest wartość oraz szczegółowość informacji zgromadzonych, zarejestrowanych i rozpowszechnianych za ich pośrednictwem. W większości przypadków tworzone przez biblioteki spisy niestety są niekompletne, przez co nie mogą w pełnym stopniu obrazować osiągnięć rodzimej instytucji szerzej polskiej nauki. Oddziaływanie i znaczenie bibliografii dorobku naukowego prawdopodobnie byłoby większe, gdyby zrealizowane zostały wysuwane niejednokrotnie postulaty utworzenia konsorcjum bibliotek zajmujących się dokumentacją dorobku, standaryzacji kryteriów i zasad obowiązujących przy kolejnych etapach tworzenia spisów bibliograficznych oraz przekształcenia odrębnych bibliografii w ogólnopolski zintegrowany system informacji z opracowanym jednolitym interfejsem wyszukiwawczym. Perspektywa rozwijającego się centralnego systemu polskiej bibliografii naukowej i powstania bazy cytowań PolIndex może zmienić przyszłość omawianych bibliografii. Z pewnością nie stracą na wartości pod względem bibliograficzno-informacyjnym, zwłaszcza w odniesieniu do publikacji sprzed 2010 roku. Autorzy obu wyżej wymienionych systemów zakładają szeroką współpracę z instytucjami tworzącymi bibliografię, w tym z bibliotekami, chociaż nie zaimplementowani na większą skalę danych z istniejących już spisów. Mając na uwadze dotychczasowe osiągnięcia, biblioteki szkół wyższych powinny zdecydować, czy podjąć tę współpracę i jaką jej formę wybrać. Oczywiście, żeby wzbogacić polską bibliografię naukową.
postanowić, jaki kształt i funkcję będą spełniać tworzone przez nie bibliografie czy systemy bibliograficzne. Zupełne zaprzestanie prac rejestrujących dorobek naukowy własnej uczelni byłoby błędem. Należałoby raczej wykorzystać je do tworzenia ogólnouczelnianych, zintegrowanych systemów informacyjnych, zarządzania wiedzą czy bazy wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tytułem może uzupełnienia tych podsumowań chciałam powiedzieć, że pokłosiem ubiegłorocznego spotkania Konferencji Dyrektorów Akademickich Szkół Polskich był list skierowany między innymi na ręce przewodniczącego KRASP-u właśnie w sprawie utworzenia wspólnej bazy standardów i prób stworzenia oddolnie wspólnej bazy bibliograficznej w skali kraju. Chyba inicjatywa nie spotkała się z odpowiedzią, w każdym razie nie ma efektów, nie ma jakichś czynów. Natomiast są intensywne działania z innej strony jakby promujące i budujące inne produkty. Także nie spaliśmy jako dyrektorzy, ale niestety chyba nie udało nam się osiągnąć tego, co było naszym zamiarem, także widząc zagrożenia właśnie jeżeli chodzi o sposób tworzenia pewnych źródeł i jakość danych tam znajdujących się. Może ktoś z Państwa miałby jeszcze uwagi do koleżanki? Jeżeli nie, to dziękujemy bardzo za taki przeglądowy referat.